Prywatnie jesteśmy bardzo mocno scyfryzowani, a jak trafia do firmy, jest właścicielem, dyrektorem, prezesem, to bardzo się usztywnia. Polscy przedsiębiorcy nie są za bardzo zaawansowani ciągle jeszcze. Ponad 25 lat doświadczenia w branży. Tomasz, mamy z firma Symfonia, i tutaj Cię poproszę. O dopełnienia Twojego stanowiska, bo jest chyba najdłuższe, jakie znam w życiu. Na razie wszystko to prawda, co powiedziałeś, a moje stanowisko to starszy kierownik zespołu technicznego wsparcia sprzedaży oraz projektów wdrożeniowych. Fakt. Długie. Tak, bardzo długie. To kurczę, Ciężko chyba czasami zmieścić gdzieś w stopce. Tak, tak, pewnie tak, ale to już się przyzwyczaiłem do tego. No bo łączę w sobie rzeczywiście dwie funkcje. To, czy to stanowisko łączy w sobie dwie role. Tak zwanego no tak nie po polsku, priseisa, czyli mm -hmm. wszystko, wszystko to, co zajmuje się przed sprzedażą, przed wdrożeniem. Ale też od jakiegoś czasu zajmuję się wdrożeniami. Czy wróciłem właściwie do tego, że zajmuję się również wdrożeniami. Czy można powiedzieć, człowiek orkiestra, od wszystkiego? No, niektórzy tak mówią. <laughs> <laughs> niektórzy się też nabijają ze mnie, że jestem włoszańskim u nas. <laughs> okay. No dobrze, Tomku, to dzisiaj porozmawiamy sobie, a w zasadzie yy, podsumujemy Wasze wydarzenia, czyli śniadania z symfonią. Tak. No to nie tylko podsumujemy, ale też chyba zaprosimy do tego, co, co będzie się działo, no bo okres wakacyjny już niestety minął. E... Przynajmniej będzie chłodniej. No już jest, prawda? Tak, znaczy tak. nie wszyscy to wiedzą, ale w dniu kiedy nagrywamy, to pogoda tak. się skiepściła i no, zaczęło mamy padać. poniżej 20 stopni, ale to dobrze jest chłodnie. Tak, jest fajnie, jest sympatycznie. Tak, podsumujemy sobie ten okres przedwakacyjny, bo właściwie od wiosny do wakacji prowadziliśmy cykl takich spotkań z mhm. klientami, z małymi. I średnimi firmami poświęcony cyfryzacji. On w dużej mierze opierał się jeszcze wtedy przede wszystkim na promowaniu krajowego systemu e Faktur, Ksefa. Mhm. Natomiast w międzyczasie już zaszły na tyle daleko idące zmiany, że wiemy, kiedy on będzie. I czekamy. <laughs> I czekamy, ale już przynajmniej znamy datę, prawda? Ona jest no, niestety trochę odległa. Natomiast my bazując wtedy na doświadczeniach z poprzednich naszych wszystkich doświadczeń, pracy z klientami właśnie w taki, w postaci tego typu spotkań biznesowych, skupialiśmy się no, no właśnie na tym ksefie przede wszystkim na cyfryzacji obszaru faktur. Mhm. A teraz już wiemy, że pójdziemy krok dalej. Okay. Teraz pójdziemy już krok dalej. W ogóle obszar cyfryzacji jest w Polsce z jednej strony bardzo, bardzo popularny. Ale z drugiej strony właściwie mocno ciągle niedowartościowane i niewykorzystany. Znaczy, to pewnie widzieliście właśnie po tych śniadaniach, nie? Bo tu, dokładnie. Tu ja bym jeszcze dodał, bo mieliśmy okazję być chyba na dwóch spotkaniach mm -hmm. i miałem takie wrażenie, że ludzie jednak zatęsknili za tymi spotkaniami takimi offline'owymi. Ciekawe, nie, prawda? Tak, że nie w internecie, nie webinary, tylko właśnie przyjść, pogadać, A wypić najśmieszniejsze kawkę. jest to, że mówimy offline'owe na coś, co jest na żywo. Tak, 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 dokładnie. No to już Ale chyba... Tak, to, to jest prawda, że rzeczywiście. Pewnego rodzaju renesans spotkań bezpośrednich, które mhm. dają o wiele większą, większe możliwości. No bo masz od razu interakcję z publicznością, z odbiorcami, bo widzisz, czy się nudzą, czy się nie nudzą. Tak. No u nas na spotkaniach widziałeś, nie nudzili się. No nie. Natomiast no, to nie jest też łatwy temat. No to nie jest też łatwy temat dla polskich przedsiębiorców. Rozmawialiśmy trochę przed i, i, i mówiłem Ci, że mam takie doświadczenia, takie, takie spostrzeżenia, że my jesteśmy, my w rozumieniu Polacy, mhm. polscy przedsiębiorcy. To ciekawa sytuacja, że prywatnie jesteśmy bardzo mocno cyfryzowani, W większości. Mhm. Prawda? Każdy ma jakieś media społecznościowe, każdy ma smartfona, każdy go używa w dosyć wszechstronnie. Zdjęcia najczęściej umieszcza w chmurze, wymienia się poprzez chmurę plikami, a jak trafia do firmy, jest właścicielem, dyrektorem, prezesem, to bardzo się usztywnia. Jest mhm. taka, taka dziwna cofka trochę i chmura. Nie, chmura jest niebezpieczna. Tak, Cyfrowa tak, tak. wymiana faktur, no nie, no gdzie tam? Wszyscy będą wiedzieli o moich fakturach i tak dalej, i tak dalej, prawda? Jest takie wycofanie mhm. I, i, i pewnego rodzaju konserwatyzm. I to widać, to było widać podczas tych spotkań, podczas pytań zadawanych przez naszych klientów, mnóstwa zresztą. I postawiliśmy sobie za punkt wyjścia pewnego rodzaju, żeby edukować. Mhm w tym obszarze cyfrowym, żeby tworzyć swego rodzaju liderów cyfryzacji wśród polskich przedsiębiorców. Nie robimy tego pierwszy raz. W wielu sytuacjach, kiedy dochodziło do pewnego rodzaju zmiany na polskim rynku, staraliśmy się to robić. Czy to w obszarze JPK, czy to w obszarze RODO. No Teraz przychodzi obszar cyfryzacji. On hmm. jest bardzo szeroki, zresztą no, możemy o tym godzinami rozmawiać. No Tak, ale to właśnie to, co rozmawialiśmy w kuluarach. No, ta cyfryzacja wydaje się, już się coraz bardziej rozpędza, ale tu właśnie czekam na te wnioski z Waszych spotkań, że. No nie do końca jest tak fajnie jak by mogło wyglądać. No nie, jest, no nie, jest zdecydowanie nie jest, to jest tak, że znaczy, nie chciałbym siać defetyzmu, bo to nie o to chodzi, ale doświadczenia płynące z tych spotkań pokazują, że polscy przedsiębiorcy nie są za bardzo zaawansowani ciągle mhm. jeszcze. Chmura Sztuczna inteligencja jest dla nich czymś pociągającym, ale to bardziej w sferze takiej informacyjnej ciągle jeszcze niż wykorzystywania tego na co dzień. Mhm. I tutaj wniosek z tego płynie taki, że jeżeli pojawia się ktoś, kto może dostarczyć im rozwiązania, które są już sprawdzone, które są już zaimplementowane w oprogramowaniu, to jest to dla nich wartość. Bo nie mhm. muszą tego samodzielnie szukać, sprawdzać, testować. Yy, I to jest jeden z wniosków. No, chcemy tworzyć tego, tych liderów yy, cyfryzacji w polskich, wśród polskich przedsiębiorców, mhm. małych i średnich. Bo z, o duże firmy to się mniej boimy, bo tu widać, że zaangażowanie, zarówno finansowe, jak i takie doświadczeniowe, płynące mhm. z tego, co już zostało zrobione, jest duże. Natomiast wśród małych i średnich przedsiębiorców, to jeszcze ciągle kuleje. Ale według ciebie z czego to wynika, bo ja mam taką teorię, że właśnie firmy się boją, ci prezesi się boją. Nie? No to tak jak rozmawialiśmy, no tak. Wiesz, to są wdrożenia, to są trudnym tematem. No i ta cała cyfryzacja poniekąd też jest dosyć trudna. Nie? No właśnie, nasze śniadania budowaliśmy w oparciu o takie zdanie, że zrób to z nami, zrób to z mądrze, zrób to z głową. Z nami będzie to łatwiej zrobić, no bo mamy to doświadczenie. Nasza firma od 30 lat, bo to tak akurat się składa, że teraz zaczniemy pewnie świętować 30-lecie symfonii jako produktu na polskim rynku, od samego początku weszła w ten zupełnie nowy świat cyfryzacji. No bo 30 lat temu królował, jak żeby inaczej. Rozwiązania dosowe. Tak. E, a Symfonia wchodząc na ten rynek, była pierwszym systemem finansowo-księgowym, który od razu rozpoczął od Windowsa. Windowsa 3.11 Nomen Omen. Mhm. Kto to jeszcze dzisiaj pamięta? <grym> My pamiętamy. <grym> Dla niektórych to może być szok, ale on był na dyskietkach. Wiem, ludzie urodzeni nie wiedzą, co, nie wiedzą, co, co to jest to dyskietka. dyskietka. To jest to takie małe, tak, taki mała, mała ikonka, która powoduje, znaczy jak się na nią klika, to się zapisuje. <grym> <grym> Ale wracając do, 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 do naszego tematu, no to właśnie od samego początku szliśmy tą drogą cyfryzacji. I teraz możemy się dzielić z naszymi uczestnikami. Pytasz mnie, dlaczego jest tak, że oni się blokują, czy boją. Hmm. Tak, boją się. Masz rację. Na pewno. I tu jest wiele obszarów. Jest tak, że boją się trochę o finansowanie. Boją się o to o bezpieczeństwo, mhm. boją się również o kwestie dotyczące no to związane z bezpieczeństwem ochronę danych, o kwestie dotyczące tego. No, to jest ciągle tak, że łatwiej jest komuś przyjąć to, że ma serwer u siebie i on wtedy zarządza tym. Tak. tak. Choć dobrze wiemy, że najczęstszym powodem wycieku danych nie jest wcale cyfrowość, jako taka, tylko ludzie Człowiek, dokładnie. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w tej całej układance. W związku z tym kwestia chmury jest bardzo często, coraz częściej większym bezpieczeństwem, bo jest mocno odcięta od człowieka jako mm -hmm. takiego, e, niż to właśnie ten serwer pod stołem u prezesa. to no? No, też Trochę trzeba się śmiejamy z tego, ale no, no ale to też trzeba powiedzieć, że w zasadzie to jest mniejszy próg wejścia w tą cyfryzację. dzięki chmurze tak? I tak. wiesz, coś co czuję, że często i słyszę, że często firmy, prezesi wykorzystują, a bo u nas w mieście, czy na wsi, gdzie mamy fabrykę, to jest słaby internet. Nie? I z co moim zdaniem to to już jest nietrafiony argument, bo właściwie w tej chwili, no zresztą, nie wiem, ty też podróżujesz po Polsce, więc wiesz, że nie ma chyba takich miejsc, no może z wyjątkiem, nie wiem, rzeczywiście jakichś gór albo obszarów nadgranicznych, no. gdzie jest z tym kiepsko, albo wchodzimy już w inną obcą sieć. No. <laughs> natomiast, <laughs> natomiast w tej chwili właściwie internet szerokopasmowy jest, no jest powszechnie dostępny, tak. a z tego co pamiętam, to nasze zobowiązania względem Unii Europejskiej i i cyfrowej agendy są takie, że właściwie on będzie absolutnie powszechnie dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Mhm. W związku z tym to nie jest argument. Nie? To, to nie jest argument, i tutaj o to się bym akurat tak bardzo nie obawiał, i tu na pewno podczas naszych spotkań o tym też rozmawiamy. Mówimy też, będziemy też mówili sporo, no bo te spotkania, podczas tych spotkań wiosennych o tym rozmawialiśmy, a teraz podczas warsztatów, które spotkań biznesowych, które będziemy organizowali na jesieni, no właściwie to już, już niedługo, bo 19 września rozpoczynamy znowu. Znowu w Poznaniu, bo wiosenne też rozpoczynaliśmy tak. w Poznaniu, <laughs> tak, prawda? Tak, tak. Znowu, już rozpoczynamy w Poznaniu 19 września. Tam będzie jeszcze więcej mowy o cyberbezpieczeństwie. Okay. Tu będziemy się trochę wspierali również doświadczeniami, to... jakie płyną z naszego partnerstwa biznesowego z Fundacją Digital Poland. Okay. A to tu wrócę właśnie do tego bezpieczeństwa, bo tak zastanawiam się, czy mieliście właśnie feedback od mhm. osób, które się pojawiały na Waszym śniadaniu biznesowym, feedback odnośnie bezpieczeństwa, że tego się obawiają? Czy że tutaj jest najwięcej znaków zapytania? Wiesz co, to wynika z dwóch, znaczy jakby w dwóch obszarach. Pierwszy, to jest ten, który już, o którym rozmawialiśmy? Najczęściej w różnego rodzaju ankietach w odniesieniu do chmury, mhm. chmury obliczeniowej, pojawiają się obiekcje co do bezpieczeństwa. Okay. Że te dane są niezarządzalne, bo one są gdzieś nie? i to możesz sobie teraz wybrać, w jakiej chmurze to gdzie one tam fruwają. Mhm. I to jest pierwsze. A drugie wynika z wszystkich tych kwestii formalnych, prawnych, które będą dotykały w najbliższym czasie nas wszystkich, mhm. a przede wszystkim przedsiębiorców, a wynikających z implementacji przez nas przepisów Unii Europejskiej. O tym wszystkim więcej, szerzej, bliżej na naszych spotkaniach. Zapraszam. Okej, okay. zastanawiam się jeszcze, bo spotkania odbywały się w całej Polsce. Tak. I mam taką myśl, i może to być fajne pytanie. Mhm. Czy widzisz różnicę między na przykład regionami Polski, że gdzieś jednak ta cyfryzacja jest trochę lepsza? Wiesz, ja a jestem gdzieś z wielkopolaninem. To tu będzie najlepsza. Znaczy nie, to, to nie można tak powiedzieć. To znaczy się, wiesz co, to jest ciągle tak, jest ciągle tak bo, bo z zamiłowania jestem też historykiem. W związku z tym absolutnie widać ten taki podział, tak jak były zabory. I kwestie dotyczące podejścia, technologii, za zaangażowania i zaawansowania ciągle tak jeszcze jest. Mhm. E, no, tyle lat minęło, a my tego ciągle nie przewalczyliśmy. E, ciągle mówimy o tej Polsce B, C, ścianie wschodniej i tak mhm. dalej. Czy to jest obraźliwe? No, w jakim stopniu pewnie tak. Natomiast widać te różnice, widać te różnice, ale widać też różnice w podejściu. Bo jest tak, że to nie tylko z naszej branży, ale nam znajomi na przykład z branży, która jest w tej chwili no, mocno eksploatowana, czyli związanej z fotowoltaiką, mhm. też na to zwracają uwagę. Klienci z dużych miast, z wielkich aglomeracji i z tych takich naturalnie przyjętych, bogatszych regionów zaczynają być bardziej wybredni. Okay. Natomiast te regiony tradycyjnie przez nas przyjmowane, no właśnie za ścianę wschodnią, jak to mówią, że to jest absolutnie nieprofesjonalny żart teraz, który użyję, ale on doskonale oddaje to, co chce powiedzieć, czyli że od konina Azja się zaczyna. Okay. Jako Wilkopolanin. Wielkopolscy tak, będą rozumieć. U nas tak co czasami chodzi? mówią. <grym> no to, to, to jest coś takiego, że tam ludzie nie zwracają aż takiej wielkiej uwagi na technikalia, mhm. ale jeżeli ktoś przychodzi z dotacją, jeżeli ktoś przychodzi z czymś, co ma usprawnić jego, jego biznes, to on po prostu w to wchodzi. Okay. U nas jest już trudniej. Jest, konkurencyjność jest o wiele większa. No? I to dotyczy dużych aglomeracji, to dotyczy właśnie ściany zachodniej, powiedzmy w ten sposób. I, ale to nie zmienia faktu, że będziemy wszędzie. Będziemy i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie. Będziemy to robili samodzielnie i będziemy robili to z naszymi partnerami biznesowymi. Wszędzie będziemy z naszą fundacją, z, z którą współpracujemy, z Digital Poland. Co jeszcze się znajdzie oprócz właśnie zagadnień, zagadnień związanych z bezpieczeństwem? Zmieniliśmy trochę podejście bo dotychczas, tak jak mówiłem przed chwilą, podchodziliśmy tak dosyć punktowo, czyli ten obszar cyfryzacji przede wszystkim faktur e, zakupowych, mhm. e, no związanych z ksefem. Natomiast w tej chwili to też na to zwrócili nam uwagę uczestnicy. Chcemy podchodzić bardziej kompleksowo. Ja nie lubię tego sformułowania ekosystem, no bo co to ma wspólnego z ekologią, mhm. no ale on najlepiej oddaje, tak się już przyjęło, no, że, że Podchodzimy do tego właśnie taki w postaci ekosystemu, czyli nie tylko ten jeden obszar faktur, ale patrzymy kompleksowo na wszystkie procesy, które są w danej organizacji, czy w ogóle w polskich organizacjach. Ich nie ma dużo. To już Amerykanie dawno, dawno temu opracowali taką listę procesów, które są przez każdą organizację realizowane. Może inaczej, nie wszystkie no bo nie w każdej wszystkie są organizowane, no bo jeżeli firma jest usługowo-handlowo, no to nie będzie się zajmowała produkcją, ale generalnie jest taka zamknięta lista procesów. Mhm. I chcemy do tego podchodzić właśnie tak bardzo kompleksowo, czyli patrzeć na to przez pryzmat wszystkiego tego, co można scyfryzować, w czym można usprawnić działania firmy, małego, średniego przedsiębiorstwa w Polsce, a nie tylko punktowo, że w tym obszarze. To pokazuje, znaczy pokazują nam też te spotkania, mm -hmm. pokazują nam rozmowy z uczestnikami. Oni zwracali uwagę na to właśnie, że no okej, okay, dobrze, rozmawiamy o fakturach kosztowych, ale u nas jest przecież też obszar hr jest obszar y, zatrudniania pracownika, mm. jego onboardingu, wprowadzania do organizacji, y, są szkolenia, są oceny, coraz częściej się przecież pojawiają oceny pracownicze, a są też obszary y, no, twardego rozliczania kadr, płac. Prawda? Zwłaszcza płac, ale są też sprzedaż, magazyn, magazyn mobilny, coraz częściej kwestie dotyczące sprzedaży mobilnej również, mhm. sprzedaży B2B, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie obszary są naszym przedmiotem naszego zainteresowania właśnie w zakresie cyfryzacji. Bo wszystko to można usprawniać poprzez cyfryzację. Czy to te, te spotkania będą skierowane jakby do jakiejś szczególnej grupy, czy w zasadzie do wszystkich firm, które chcą się scyfryzować? Wiesz co, adresujemy to do każdego, kto jest zainteresowany zarówno do tych, którzy już są jakoś tam zaawansowani mm -hmm. i bardzo chętnie poznamy ich opinie na temat tego, co zrobili, jak zrobili, dlaczego im wyszło albo nie wyszło, bo to bardzo fajnie podczas tych spotkań wybrzmiewa, kiedy uczestnicy wchodzą ze sobą w dialog. Tak, nie? To, to pamiętam w Poznaniu na jednym ze spotkań. Prawda? Kiedy tak, zaczęliśmy zadawać pytania się. i się mm -hmm. pojawiło, a my ja już mamy wdrożony obiekt dokumentów. Tak, tak, tak. tak, a jaki, a dlaczego, a jak to się udało, prawda? Ale też zapraszamy absolutnie wszystkich tych, którzy nawet jeszcze nie pomyśleli o tym, że można coś zrobić w tym kierunku. No nie mówię, raczej wątpię, że są jeszcze takie firmy, które wystawiają faktury na papierze. No pewnie są, ale no to jest na pewno jakaś mniejszość. Nie? W kontekście Ksefu u no to wydaje mi się to już prawie nierealne. Ale są takie firmy, które na przykład tylko ten obszar wystawiania faktur zcyfryzowały. A niczym innym się nie zainteresowały. Tak samo zapraszamy biura rachunkowe, prawda? Wiemy o tym, że polscy przedsiębiorcy bardzo często korzystają z biur rachunkowych mhm. i nie prowadzą samodzielnie obszaru księgowego, rozliczania a również kadri płac, więc w tym obszarze też chcemy pomagać jak najbardziej, i to niczemu nie przeszkadza. Zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy korzystają z biur rachunkowych, żeby też przyszli, bo pokażemy im, jak można ten obszar cyfryzować. No bo nie wiem, jak tam jest u Ciebie, bo pewnie też tobie biuro rachunkowe tak. prowadzi. No ja nie, nie dałbym rady sam. To no mamy takie prawo i zasady, że nie, lepiej oddać komuś, to się Prawda? Na zna. Natomiast, natomiast nie wiem, jak tam się wymieniasz ze swoim biurem, ale najczęściej. Niestety, mam nadzieję, no, no, że. No, no, no. No, powiedz, Moje powiedz. biuro mnie słucha, niestety, przywożę cały no czas do. No właśnie, i prawda? I to jest, to jest właśnie ten aspekt, że bardzo często jest tak, że nawet jak mamy w organizacji już pewne obszary scyfryzowane, to na zewnątrz wymieniamy się tym papierem tak. albo tam w jakiejś formie zapisujemy to nawet elektronicznie, ale nie jest to przesył taki naturalny, że nie wiem, jest to w jednej chmurze na przykład. Mhm. Nie? Dlatego, ja mam duże, tak, dlatego ja mam duże nadzieje, nad, jeśli wprowadzą w końcu ksew, że że ten, tego papieru praktycznie nie będzie. No, dla mnie też by było wygodniej wysłać wszystko, niż faktycznie. Pewnie pamiętasz, co mówiłem na wiosennych spotkaniach naszych, na tych śniadaniach, bo my tak mówimy, spotkania, spotkania. Ale to są śniadania. Pamiętasz? Tak, śniadania. Całkiem dobre, całkiem dobre, całkiem naprawdę dobre, dobre i zdrowe tak. śniadania. <laughs> Więc w tym aspekcie też zapraszamy. Natomiast pewnie pamiętasz to, co mówiłem, że no. Trochę brak mi wiary w to, że nasi księgowi, nie obrażając tu absolutnie nikogo, wyzbędą się tego przeświadczenia, że papier jest najważniejszy, bo ja o tym mówię, że widzę to oczami wyobraźni, że ta faktura przychodzi w sposób cyfrowy, bo innej nie będzie. Tak. Znaczy to ja powiem ci co ja zawsze słyszę u siebie w biurze. Ślało. A jak będzie kontrola, to mamy wszystko od razu. Tak. No, mówię, no, ale można wydrukować. Ale no teraz przecież... już tak nie będzie musiało być, bo przecież kontrolerzy będą mieli cały czas 365 tak, dni w roku, no. 24 godziny na dobę dostęp do tych danych faktur, wszystkich faktur. Mhm. Wszystkich. No dobra, będzie tam kilka wyjątków związanych z, tam, z tymi fakturami zagranicznymi, prawda? Ale generalnie reszta, wszystko będzie już w tym systemie. Po to jest to mhm. robione. No ale ja jednak ciągle sobie nie mogę wyobrazić również tego obszaru kosztowego, że ten, ta, ta faktura wprawdzie przyjdzie z tego hotelu, mhm. a ten księgowy ją wydrukuje. I każe tam opisać, a jaki tak. tam mpek, a, a co to za projekt jest, a kogo to dotyczy, a jak to zostało zapłacone, i tak dalej, i tak dalej. No, mówię, że nie. Ja mówię z własnego doświadczenia, bo y, ja już nie pamiętam, kiedy w ten sposób. No, teraz ciągle jeszcze jest tak, że często te faktury trafiają w postaci papierowej, mhm. ale one na mom w momencie startu u nas w organizacji zamieniają się w cyfrę. No, po prostu okay. skanujemy. I już cały obieg tych akceptacji, tych uzupełnień yy, i sprawdzania ich wędruje cyfrowo. Tak? Mhm. U nas to nie odbywa się absolutnie przez biurka, nie wycieramy biurek i nie przybijamy pieczątek. Można tak. Po prostu tak można. Zresztą nie tylko w tym obszarze, bo pamiętasz, rozmawialiśmy też na jednym ze spotkań że pokazywaliśmy, zresztą nasz partner to pokazywał, mm -hmm. że można to zrobić tak samo z delegacjami. Tak, tak. Z wnioskami urlopowymi. No bo zwolnienia lekarskie, to już Państwo o to zadbało, jest realizowane od samego początku w sposób elektroniczny. No i to myślę, że mocno ułatwiło wszystkim. Prawda? Nie trzeba jakby o tym myśleć i pamiętać. Dokładnie, z dokładnie, tak, dokładnie tak. Wspomniałeś kilka razy o fundacji Digital Poland. Zgadza się. Jaki udział ma fundacja właśnie w całym tym wydarzeniu? Rozpoczynamy naszą przygodę w tym obszarze cyfryzacji. Oni mają spore doświadczenie w tym zakresie, my mamy sporo klientów i też doświadczenia w zakresie praktycznego wdrażania. Rozpoczynamy właśnie tymi śniadaniami biznesowymi, ale będziemy pewnie realizowali też inne projekty. Trochę badawcze, bo zależy nam na tym, żeby. Zresztą Fundacja słynie z tego, że przygotowuje świetne raporty, mhm. więc liczymy na to, że wspólnymi siłami będziemy mogli docierać do jeszcze większego grona odbiorców. Ale też ankietowanych, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze bardziej wiarygodne dane dotyczące tego. No bo ja wychodzę z tego założenia, też rozmawialiśmy trochę w kuluarach o tym, prawda, jak to jest tam, nasze doświadczenia w zakresie realizacji projektu. Ja to zawsze powtarzam i wielokrotnie formułuję, że śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Więc im więcej dobrych informacji o kliencie, o jego potrzebach mamy na samym początku. Zanim jeszcze w ogóle rozpoczniemy jakiekolwiek działania, tym lepiej dla nas i dla klienta na wyjściu, mm -hmm. kiedy ten system zaczyna funkcjonować, kiedy jest już oddawany. Bo dzięki temu realizujemy jego znaczy zapotrzebowanie, realizujemy jego potrzeby. To, co go dotychczas bolało, możemy poprawić. Okay. A, a tak to trochę jest na zasadzie takiej trafimy albo nie trafimy. Dobrze, Tomku, to ja Ci bardzo dziękuję za udział i do zobaczenia na śniadaniach. Dzięki wielkie, do zobaczenia, zapraszamy serdecznie.